Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, seria Mistrzów Świata, Partia Mistrzów Świata i tutaj mamy Emmanuel, Emanuela Laskera, który podejmuje grę z Johanem Hermanem Boyerem. Panowie grali partię w 1889 roku. Kawał czasu. Emanuel Lasker, moi drodzy, niemiecki szachista, który 27 lat zasiadał na szachowym tronie. Wielki, wielki szachista, piękna partia tutaj przed nami. Przeciwnikiem właśnie był Boyer, który słynął właśnie chyba z tej partii, właśnie grając z Laskerem. Moi drodzy, przejdźmy od razu do rzeczy. Bardzo ciekawa partia F4. Tym ruchem F4 rozpoczęła się partia. No właśnie, obrona BILDA to się nazywa i bardzo rzadki ruch tak naprawdę, ale grają. Niektórzy grają F4 i tutaj od razu na wstępie mogę powiedzieć, że istnieje pewnego rodzaju pułapka taka gambitowa. Jeżeli byśmy zagrali E5, pionek by wybił co się narzuca i gramy D6, co się narzuca również wybicie i gramy gońcem, wyprowadzając skoczka i grając pionkiem na G5, prowokujemy do G4. Czasem białe z rozpędu zagrywają H3, i tutaj dostajemy fajnego mata. Znana pułapka, ale oczywiście mało kto już w nią wpada. Szczególnie jeśli ktoś gra F4, więc tutaj białe na pewno znają tę pułapkę. Tutaj trzeba zagrać G3. I jakoś, ale ja w ogóle jakoś nie wierzę w te pozycje dla białych. Może się mylę, ale to jest tylko taka moja intuicja. Dobrze, moi drodzy, nie o tym teraz, bo partia miała inny przebieg. Czarne tutaj zagrały D5 i E3. Ze strony laskera skoczek na F6, wyprowadzamy figury i B3. Jeszcze zobaczcie, bardzo ciekawy ruch tu, goniec, który będzie stał na B2. No, właśnie zostało zagrane E6 i goniec B2. Ten goniec bardzo fajnie współpracuje z tymi pionkami. Wspólne punkty w centrum są zaczepione, ale to tak wygląda tylko dobrze, aczkolwiek chyba też. Też bez problemu tutaj białe sobie grają. Przypomina mi się trochę jak Hikaru Nakamura sobie grywa w ten sposób. Podobny zresztą. To jest coś nowego, to myślę, że czarne muszą bardzo uważnie grać, żeby nie wpaść w jakieś tutaj pułapeczki. No, czarne grają goniec, 7 w tym momencie, i goniec zagrywa na D3. Aż się prosi, żeby wyprowadzić od razu skoczka, no ale goniec na D3. Dziwnie trochę to wygląda. Gramy przed pionkiem. Oczywiście, jakbyśmy zagrali sobie D4, to nie miałoby sensu, gdyż ten goniec jest zamknięty, dlatego też te gońce. Goniec... Przecinają tutaj te diagonale bardzo mocno, i chyba taki jest główny cel. Ważne jest też, że skoczek nie zaatakuje jeszcze na B4 tego gońca. Chodzi o to, żeby właśnie tego gońca nie zaatakować tak szybko. B6 ze strony czarnych, skoczek F3, koniec B7, i tutaj skoczek na C3, i skoczek z B na D7. Wszystkie cztery figury lekkie zostały wyprowadzone z jednej, z drugiej strony, i jest dobra pora na zrobienie roszady. Tak, też nastąpiło, moi drodzy, i w tym momencie trzeba znaleźć sobie jakiś plan do gry. Takim głównym planem tutaj to się pewnie zagrywa Hetman A1, Hetman A4 z groźbą tutaj Mata na H7, oczywiście skoczek broni, ale takie plany tutaj istnieją. Można też próbować inaczej. Emanuel Lasker postanowił przegrupować skoczka, co mi się bardzo podoba z jednej strony, bo ten skoczek otwiera gońca, a przede wszystkim przeskakuje na drugą stronę i próbuje coś tam na tym skrzydle podziałać. Zobaczymy, jak to się potoczy. C5 ze strony czarnych i właśnie skoczek na G3. Trzeba mieć też na uwadze, że czasem grozi taki ruch C4. Na szczęście tutaj jeszcze nic nie grozi, więc nie można C4 zagrać. Hetman na C7. Już taki ruch istnieje. Już taki ruch istnieje, moi drodzy, i w tym momencie białe próbują jakichś konkretnych działań. Jak można tutaj białymi próbować grać? No, szukamy dobrych miejsc dla swoich figur przede wszystkim. Zauważcie, że pionek, który tutaj ładnie kontroluje pole E5, goniec również i skoczek wspólnie te pole E5 kontrolują, więc dlaczego ten skoczek aktywnie ma sobie nie kicnąć tutaj? Poszło bicie skoczkiem. Teraz pytanie: czy wybić to gońcem, czy wybić to pionkiem? Co jest lepsze? Moi drodzy, lepszym zagraniem o dziwo jest zbicie pionkiem, byłoby lepsze. Dlatego, że mimo wszystko, że zamykamy gońca, to tutaj przez F6 pewnie czarne i tak się będą chciały otwierać. A poza tym, ten skoczek, odchodząc tutaj na powiedzmy na D7, zawsze daje możliwość Hetmanowi zegrania na H5 i męczenia tego pionka. I tu mogłoby być myślę, że niezwykle groźnie. No, cóż, w partii poszło inaczej, pewnie jak się domyślacie, goniec zbił na E5. To się wydaje też logicznym posunięciem oczywiście, bo gońca nie zamykamy. Są plusy i minusy Hetman C6 i zobaczcie tutaj taka bateria, tak zwana maczuga wstępnie strzela w punkt G2, jeszcze tak pośrednio powiedzmy. Więc trzeba też na to uważać. Dlatego też Hetman zagrywa na E2. Zauważcie, jest obrona, i przy okazji Hetman tutaj broni z gońcem pola właśnie C4. A6 ze strony czarnych, no taki ruch myślę, że zbędny. Chociaż ja rozumiem to posunięcie tutaj, czarne boją się na pewno zagrania na B5 gońcem. Dlatego też taka asekuracja, może B5, może C4. Takie plany istnieją. I moi drodzy, tutaj Lasker przechodzi do konkretnych działań. Otóż skoczek zagrywa na H5. O co w tym posunięciu chodzi? Przede wszystkim chcemy odciągnąć obrońcę od skrzydła królewskiego, od króla. No właśnie, w partii zostało zbite na hapink. Zaraz do tego wrócimy, ale sprawdźmy, co by było gdyby, oczywiście. Powiedzmy, że czarne sobie sytuacje olewają i grają np. wieża C8. Raz, że król ma furtkę, dwa, że grozi np. C4. Taki ruch przyjemny, spożyteczny. Ale teraz mogłoby nastąpić takie zagranie. Bicie na F6. I teraz są dwie opcje. Albo goniec, albo pionek. Moi drodzy, jeżeli zbije tutaj goniec, to od razu wybijamy i gramy sobie na przykład wieża F3. Pozycja jest bardzo przyjemna dla białych, dlatego że grozi taki nieprzyjemny szach na G3. Hetman wchodzi na H5 i tam grożą pewnego rodzaju pułapki. Król jest odkryty. Mało figur, które mogłyby go bronić. Pozycja jest po prostu zła dla czarnych. No ale... Istnieje też możliwość bicia pionkiem od razu z atakiem na gońca. Jak tutaj trzeba by było się zachować? Otóż, bardzo ładne zagranie: Hetman H5. I zauważcie, że jak będzie bicie, to dajemy mata w dwóch posunięciach. Bardzo fajny przykład, myślę, w ataku. Oczywiście tutaj czarne musiałyby uciekać na F8, ale zawsze można gonić to królem, przepraszam, Hetmanem na H6 po odejściu. Istnieje bicie po prostu na F6. Myślę, że pion więcej. Nie boimy się takiego zagrania, bo zawsze jest wieża F2 i bronimy. Więc tutaj białe nadal byłyby super. No cóż, w partii poskoczek H5 zostało zbite na H5. Teraz, moi drodzy, zadanie dla was. Jak grać dalej białymi? Słynna partia. Od razu mówię, słynna partia, więc coś tutaj się już kroi. Można sobie, oczywiście, zatrzymać film. Kto znalazł, bardzo, bardzo gratuluję, moi drodzy. Wtrącenie. Goniec zbił na H7. No coś niesamowitego. Zobaczcie, to aż się prosi, żeby coś takiego zrobić. To jest a, to aż. Jest obowiązek, żeby zbić. No, wybić trzeba, bo inaczej skutek będzie ten sam, więc król wybił, Hetman wybił z szachem. Zauważcie, figura mniej u białych. Król zagrał na G8. I co teraz zrobić, moi drodzy? Co teraz zagrać dalej? Bo jeżeli atakujemy, to musimy jakoś energicznie zagrywać. Miejmy na uwadze też D4 i z atakiem tutaj jest Hetman na G2, więc to trzeba mieć też na uwadze, ale na razie nie ma ruchu D4. Moi drodzy, w tym momencie białe. Kopnęły, kopnęły na G7, kopnęły na G7 znowu. Oddajemy kolejną figurę, ale obowiązkiem białych jest niestety znowu zbicie, bo grozi prosty mat na H8, więc bić należy. Ale teraz kwestia jak atakować dalej. Narzuca nam się oczywiście wieża F3 z atakiem matowym, ale jest wieża na przykład h8 i król ma ucieczkę na f8, więc trzeba zawsze tutaj tego króla ograniczyć. Hetman g4 szach. Na f6 nie można, bo jest mat na g5, więc król sobie zagrał na h7 i teraz moi drodzy wieża f3. Ten ruch już jest nieunikniony. Na szczęście dla czarnych jeszcze jest jakaś tam obrona, ale ze stratami materialnymi. No jest posunięcie E5. Tutaj wieża zagrywa na H3, hetman na H6. No i zobaczcie, jest od razu strzał. Oczywiście atak matowy nie musi kończyć się matem, tylko zdobyciem materiału w dużej mierze to też daje duże korzyści, jak dobrze wiemy. I moi drodzy, jak dalej? Jak grać dalej? Musimy zauważyć kolejną rzecz, która daje nam tutaj przewagę białymi. Przede wszystkim Atakować figury, zauważcie, tutaj jest atak na dwa gońce. Jednego z tych gońców trzeba odzyskać. Koniecznie goniec zagrał na F6 i Hetman wybił tutaj na B7. Król zagrał na G7, większego wyboru nie ma. Jeżeli byłoby na przykład bicie z atakiem na wieżę, to jest wieża F1. W ogóle się nie przejmujemy po wybiciu, jest bicie z szachem, chyba prosta sprawa. Moi drodzy, po Król G7, wieża właśnie zagrała na F1. Ta wieża tutaj przechodzi do ataku. Poza tym no, schodzi z diagonali. to jest prosta rzecz. Bierze A na B8, moi drodzy, oczywiście można tutaj było wybić pionka, Lasker tego nie zrobił, nie wybił nawet na A6, nie interesują go piony w tym wypadku, tylko wrócił hetmanem, prawdopodobnie, żeby męczyć dalej króla. Bierze z F na D8, hetman dał szacha, król F8, słynne, niestety już nic nie pomaga i bicie. Moi drodzy, co by było, jeżeli goniec by wybił? Myślę, że prosta sprawa, Hetman H5 z podwójnym tutaj atakiem, zauważcie, albo na F7 dajemy mata, albo zdobywamy kolejną figurę, więc no myślę, że taktyka jest tutaj bardzo ważna, Goniec G7. E, moi drodzy, oczywiście partia jest wygrana, tylko jak ją jeszcze dalej wygrywać, tutaj czarne jeszcze walczyły. Lasker zagrał e6. Prosta sprawa, związanie tutaj po, nastąpiło. Przepraszam, wieża b7 i Hetman zagrał na g6 pod piona. Oczywiście zbić nie można. f6 nastąpiło. I co teraz znowu zrobił Lasker? To jest zadziwiające, bo tutaj jest bardzo dużo dobrych posunięć. Można grać zwyczajnie h4, h5, h6, doprowadzając pionka i wygrywając tak naprawdę w bardzo prosty sposób. A Lasker postanowił. Kopnąć na F6. No i kopnął. Wybił wybił. To oczywiście też jest wygrana pozycja, gdyż Hetman na dwie wieże i dużo pionków, to daje gwarancję zwycięstwa, ale po król E8 jeszcze jest proste zagranie w ten sposób. Hetman G7, król zbił i Hetman zbił na B7. Myślę, że dalej nie trzeba patrzeć, ale zobaczymy. Bo na końcu ym, powstała taka praktyczna fajna decyzja ze strony białych, mianowicie po zagraniu wieżą na D6, Hetman. Przepraszam, mocniej, Hetman pozbijał tutaj pionki. Nastąpiło d4, bicie, bicie moi drodzy, pionek poleciał do góry, d3 i teraz właśnie Lasker podejmuje praktyczną decyzję. Hetman zbił na d3, trochę, trochę dla śmiechu, e wiadomo, że tutaj jak wieża zbije, odbijamy, wygrywamy z przewagą pionków, ten ucieka i koniec e tematu, a jak król będzie się zbliżał, to idziemy kolejnym albo tymi pionkami na skrzydło. Myślę, że bez znaczenia większego. Moi drodzy, no cóż, mogę powiedzieć, partia już starszej daty, ale te kombinacje myślę, że cieszą oko i nadal uczą. To jest najważniejsze w tym wszystkim. Serdecznie, moi drodzy, dziękuję za uwagę. Trzymajcie się zdrowo. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.